Zakręty, dobra nawierzchnia i piękne widoki to coś, co lubimy jako motocykliści. Skoncentrowałam się na południowej Polsce, a w filmie prezentuję je od najbardziej wysuniętych na zachód do tych zlokalizowanych na wschodzie. Jeśli macie swoje ulubione trasy, podzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. Nie przedłużając, jestem Kasia i witam na kanale Tylko Jazda. Jedziemy! Pierwsza trasa warta uwagi znajduje się w okolicach Wisły, a dokładnie mam na myśli kręty odcinek przebiegający przez Przełęcz Samopolską. Zaraz, co to było? Czy ja się przewidziałam? Okazuje się, że faktycznie przy drodze znajdują się Biblie dla motocyklistów. Miejsce nie jest przypadkowe. Ten kościół znajduje się przy głównej, malowniczej, krętej drodze ze Szczyrku do Wisły, uczęszczanej przez liczne ekipy motocyklistów. W lipcu 2020 roku parafia ewangelicka w Szczyrku rozpoczęła akcję Lato z Biblią, skierowaną właśnie w kierunku motocyklistów, a wzięło się to stąd, że zauważono coraz większą frekwencję na tej trasie i zechciano podarować im, jak to ujęto, wodę życia. Ciekawa inicjatywa. Minęło już trochę czasu od rozpoczęcia akcji, bo ja tę trasę przejechałam 2 lata później, czyli w 2022 roku. I w tym momencie można było sięgnąć po, że tak to określę, klasyczną Biblię. Biblia dla motocyklisty zawarta w akcji Lato z Biblią zawierała poza Słowem Bożym spisane świadectwa motocyklistów, którzy wskutek rozmaitych doświadczeń zbliżyli się do Boga. Od tego miejsca droga wije się coraz wyżej i staje się coraz bardziej kręta. Najbardziej kręty odcinek trasy pomiędzy pierwszym a ostatnim zakrętem ma około 5 km długości. Jak widzicie, ruch jest niewielki, więc jedzie się naprawdę dobrze. Pojawiający się motocykliści tylko utwierdzają w przekonaniu, że to ciekawy odcinek. Okolice Wisły to nie tylko atrakcyjne zakręty. Ciekawym odcinkiem wartym przejechania jest ten prowadzący od Zapory na Przełęcz Szarcula, obok Zamku Prezydenta. Piękne widoki i kręty, wąski asfalt biegnący przez las. Jak może pamiętacie, w ubiegłym roku zabrałam Was na tor pod piramidą w Wiśle, na którym brałam udział w rajdzie dla kobiet, notabene zajmując pierwsze miejsce w kategorii quad. Podczas jazdy koncentrowałam się jedynie na sprawnym pokonaniu kolejnych odcinków specjalnych, ale pomiędzy nimi mogłam nacieszyć oczy niesamowitymi widokami. Wisła to też skocznie narciarskie, które już zawsze będą przywodzić mi na myśl Adama Małysza. Druga trasa, którą chciałabym się z Wami podzielić, znajduje się niedaleko moich ukochanych Tatr. Cała trasa jest malownicza i piękna, a jakże inaczej, skoro w tle znajdują się góry. Chyba nie ma motocyklisty w południowej Polsce, który nie kojarzy Chabówki i tak zwanych patelni. O czym mowa? Niedaleko Rabki Zdrój, na Zakopiance jest kręty odcinek i prosta. Całość obejmuje około 2 km. To niby nie jest dużo, ale wystarczająco do tego, aby motocykliści organizowali w tym miejscu zawody, rywalizowali i szlifowali swoje umiejętności. Osobiście lubię pokonywać ten odcinek jadąc od dołu. Tutaj są dobre zakręty. Po wjechaniu na górę można przystanąć na parkingu pod kościołem pod wezwaniem Świętego Krzyża. Zazwyczaj jest tu więcej osób i wielu z nich obserwuje poczynania kolegów i koleżanek. Sami zobaczcie. Nielegalny zlot.
To odcinek atrakcyjny dla motocyklistów, ale wbite na poboczu krzyże z kaskami przypominają o tym, jak dużo osób zginęło w tym miejscu. Pamiętajcie, ulica to nie jest tor. Poza przejazdem przez tak zwane patelnie, warto pojechać w stronę Tatr, a tam znajduje się wiele widokowych tras. Kilka propozycji pokazaliśmy z Mariuszem w ramach serii Motocyklowa Jednodniówka. Kto nie widział, tego zachęcam do obejrzenia i zainspirowania się. Jeśli chodzi o szczególne polecajki z mojej strony, to takim must be jest przełęcz nad Łapszanką, z której rozciąga się piękny widok na Tatry. Przepiękne widoki można podziwiać również przejeżdżając przez Bukowinę Tatrzańską i obok Głodówki. Jadąc według map Google, proponuję dodać przystanek Punkt Widokowy Olimp. To miejsce, w którym zatrzymałem się z chłopakami. Warto przejechać jedną z najpiękniejszych dróg w Polsce, czyli drogę Oswalda Balcera. Dobra nawierzchnia i piętrzące się góry. Czego chcieć więcej? Każdego mającego trochę więcej czasu zachęcam do przejechania trasy wokół Tatr, również po tej słowackiej stronie. Oczywiście propozycje trasy znajdziecie na tym kanale, czyli na Tylko Jazda. Tam też znajdą się ciekawe zakręty, przyciągające spojrzenia widoki i to, co najbardziej zapadło mi w pamięć. Szczyrbskie Pleso i Morze Liptowskie. Wisienki na torcie wycieczki motocyklowej. Kolejna propozycja to nie lada gratka dla miłośników krętych dróg. Pomiędzy znanymi szlakami turystycznymi mamy do dyspozycji prawie 7 km serpentyn, na których odbywa się międzynarodowy wyścig górski Przełęcz pod Ostrą, czyli motoryzacyjne święto w Limanowej. Otoczona biało-czerwonymi tarkami, wysokimi barierami trasa pnąca się na wysokość 812 metrów nad poziomem morza jest częścią zwykłej drogi prowadzącej z Limanowej w kierunku Gorców i Tatr. Nawierzchnia jest świetna, a zakręty widoczne, więc jadąc można obrać bezpieczny tor jazdy. Ruch jest niewielki, zatem sami widzicie, że okoliczności są więcej niż sprzyjające. Sprawdźcie to sami. Na mapach Google znajdziecie oznaczone punkty widokowe, z których można obserwować zmagania zawodników, albo po prostu tych, którzy aktualnie bawią się na zakrętach. Podsumowując, zachęcam do uwzględnienia w swojej trasie odcinka od Kościoła w Starej Wsi do punktu widokowego na Przełęczy pod Ostrą. Poniżej znajduje się altanka, przy której warto przystanąć i odpocząć po rozgrzewce na zakrętach, a przy okazji nacieszyć oczy widokami. Tymowa, a raczej zakręty w Tymowej, to kolejna trasa warta przejechania. Na stricte tym odcinku może nie ma zbyt wielu walorów widokowych, ale tą trasą dojedziemy nad jezioro Rożnowskie, gdzie z kolei jest wiele dróg wartych przejechania motocyklem. Przygotowałam dla Was propozycję trasy i niebawem z pewnością podzielę się nią. Tak jak wspomniałam, tu znowu nie chodzi o widoki, a o ciasne zakręty wijące się między domami.
Na odcinku niespełna 4 km możemy dogrzać oponki. Znowu mamy do czynienia z dobrą nawierzchnią, aczkolwiek musimy uważać na wyjeżdżające samochody, rowerzystów, pieszych. Wokół jest dużo domów, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Przenosimy się do województwa podkarpackiego, a tam znajduje się wieś Izdebki. Większość kojarzy ją z niespełna 2-kilometrowej nitki 8 serpentyn na wzniesieniu terenu sięgającym do 10% nachylenia. To miejsce jest atrakcyjne nie tylko dla motocyklistów. Tutaj rokrocznie rywalizują ze sobą miłośnicy imprezy Izdebki Camp, pokonując jak najszybciej ciasne zakręty podczas zjazdu na deskorolkach. Amatorzy czterech kółek mają możliwość posmakować tego odcinka podczas organizowanej pod koniec sierpnia imprezy Drift Show, na której, jak sama nazwa wskazuje, driftują po serpentynach. Również motocykliści świetnie odnajdują się na tym krętym odcinku, na którym chętnie trenują swoje umiejętności. Tam praktycznie zawsze można spotkać miłośników jednośladów. Poznałam tam pozytywną ekipę z Rzeszowa, a było to dokładnie podczas mojego powrotu z Bieszczad. Serię filmów motocyklem w Bieszczady mieliście już okazję oglądać na tym kanale. Już wtedy zwrócili oni uwagę na to, aby uważać na kamienie na drodze. Motocykliści sukcesywnie usuwają je z asfaltu, jednak między innymi po deszczach pojawiają się one ponownie. Zanim postanowicie sprawdzić, jak ciasne są te zakręty, zwróćcie uwagę na stan nawierzchni. Jadąc około 40 km od serpentyn w Izdebkach, trafiamy na jedne z najbardziej słynnych zakrętów w Polsce. Słonne Serpentyny to zwyczajowa nazwa drogi przez przełęcz Przysłup w Górach Słonnych. To fragment drogi numer 28 łączącej Przemyśl z Sanokiem. Najbardziej atrakcyjny, kręty odcinek ma około 7 km długości i to tutaj w każdy weekend przyjeżdżają motocykliści nawet z daleka, aby parokrotnie przejechać serpentyny w górę i dół i sprawdzić, jak ich motocyklem odczuje się pokonanie tego odcinka. Doszły mnie słuchy, że planowano skierować petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia na tym odcinku zakazu ruchu dla motocykli. Tłumaczono ten zamiar nadmierną liczbą jeżdżących tam motocyklistów, występującymi wypadkami i przekraczaniem norm hałasu przez sprzęty, którym pokonuje się zakręty. Dajcie znać, co o tym myślicie.
Poniżej przełęczy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się panorama Bieszczad. Dojście do niego jest bardzo łatwe i krótkie, bo zajmuje zaledwie kilka minut z parkingu, który notabene jest bardzo duży. To był jeden z moich ostatnich punktów wyjazdu motocyklem w Bieszczady. Mam do tego miejsca ogromny sentyment. Ostatni ciekawy, kręty odcinek, który chciałam Wam dzisiaj pokazać, znajduje się w Beskidzie Niskim. Beskid Niski to zdecydowanie warty odwiedzenia rejon pełen szutrowych dróg, pięknych krajobrazów, opuszczonych łemkowskich wsi. O tym wszystkim opowiadałam Wam w filmach z mojej wycieczki w te strony. Jeśli ktoś ich nie widział, a jest zainteresowany tematyką, zachęcam do nadrobienia. W Beskidzie Niskim, na wysokości 813 metrów nad poziomem morza, znajduje się szczyt Magóra Małastowska, a nieopodal przebiega kręta droga wojewódzka. Na długości około 4 km pomiędzy drzewami wije się wąska droga o dobrej nawierzchni. Specjalnie może nie szczególnie warto tam pojechać, ale jeśli będziecie w okolicy, zachęcam. Tym bardziej, że w pobliżu znajdują się miejsca warte odwiedzenia, takie jak na przykład charakterystyczny dla tego rejonu cmentarz wojenny. Który z krętych odcinków wydaje się Wam najbardziej atrakcyjny? Jestem ciekawa, które mieliście okazję przejechać, a które dopiero macie w planach. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału Tylko Jazda, żeby być na bieżąco z materiałami, które dla Was przygotowujemy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Lewa w górę, cześć!